aby Polacy przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu. Deklaruję przystąpienie do krucjaty wyzwolenia człowieka. Czynię to w poczuciu odpowiedzialności za dobro narodu i w przekonaniu, że w ten sposób mogę podać rękę tym, którzy pragną wyzwolić się od wewnętrznego i zewnętrznego przymusu. Krucjata wyzwolenia człowieka, mam już załatwioną. Temat odhaczony. Naprawdę? Jesteś tego pewna? Chcielibyśmy Państwa zaprosić na sztukę w czterech aktach pod tytułem To nie moja sprawa. Akt pierwszy. Piątek. Zbliża się godzina 18. Ostatnie chwile w korporacji przed zbliżającym się weekendem. O, nie pamiętajcie jeszcze, tak? To wszystko ma być na poniedziałek zrobione. Wszystko ma być na poniedziałek. Spokojnie, zawsze to przyszło się z tego wywiązujemy. Nie ma problemu. Papiery wybadane. Jeszcze mamy tutaj takie... Piątek, piątek, jeszcze do domu dostaniesz. Dla ciebie. Jeszcze trzeba podpisać listę płac, bo właśnie najważniejsze są pieniądze. Jak zawsze. Po to się pracuje, nie? A ja mogę jednak do domu wziąć pracę? Nie da się. Słucham. Mam też rzecz. Dobrze, dobrze. Posłuchaj, ty wróżysz do domu. Bo ja już kolację szykuję. No dobrze, dobrze. No zaraz kończymy, ogarniamy temat i wracam do domu jakieś 20, pół godziny. Powinienem się doczołgać. Do zobaczenia. Dobrze, ale pamiętaj, wracaj do domu. Dobra, dobra, dobra. Cześć. Darek, jeszcze Tomasz, kurczę, wziąłeś te dwa akta. Dobra, panowie, czas skończyć tą nierówną walkę. Zbieramy się. No, no, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Piąteczek, piątek. Tak, koniec pracy. Tak, dobrego początek. Panowie, ja wam mówiłem najważniejszą informację tego tygodnia. Nie, słyszeliśmy. Otóż panowie, dzisiaj robię robię pępkóweczkę. Pamiętacie, idziemy do naszego baru obok. Znamy ten bar, znamy. Co tydzień tam jesteśmy. Pójdziemy. Ja nie idę dzisiaj. No, co nie ma obiadu. Co się stało? Z żoną się umówiłem na randkę. Co? Darek, pamiętaj, obiecałeś żonie, że wracasz do domu. Ja też dzisiaj nie mogę, muszę wracać do domu. Żona kochana czeka. No czeka. Żona? Kocham? Nie pękaj, idź z nimi. Miałeś ciężki tydzień. Należy ci się. Nieraz chodziłeś, idź, poczekaj. Darek, pamiętaj, obiecałeś żonie. Darek, idź. Dobrze, panowie, koniec tej gadki, idziemy, kończę, bo stygnie piwko. Idziemy, już, raz, dwa, trzy, już, idziemy. Marek, piweczko, zatrzymaj go. To jest twój najlepszy kolega. Ty wiesz, co to będzie, jak to się skończy. Nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Masz. Co ty będziesz ingerował? Kumple cię wyśmieją, nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Marek, zatrzymaj go. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Dobra, idziemy, chodź, chodź. Akt drugi. Około godziny 21:00. Niedaleko położony bar Relax. Koledzy siedzą już. Trochę im się przedłużyło. Są nieźle już wstawieni. Dziękuję.
To zdecydowanie najlepszy dzień w tygodniu. Zaraz. Wyspo Źródełko. Ja, że powiem panowie, że powiem, pamiętacie, że powiem, że tak powiem, że pępko było, ale wiecie już... Ale ja już mam słonika w kieszeni, więc może teraz zrobić tak. Słuchaj, słonik z słonikiem to był jeden pęp, teraz za drugim musisz jeszcze przecież. Teraz za drugim. Zresztą, nie tam, stracę. Panie Asiu! Dobra, pan się przyda. Tak, może już rachunek pan? Nie, no gdzie rachunek o tej godzinie, wiesz, bez przesady. A tu pani podaje dla mnie, dla kolegów jeszcze... Sto! Po 50. Dobra, po serce, tam po najlepszy przyjaciel. Asiu! Dobra! Znasz ich? Znam, to są nasi. Ty widzisz, co się dzieje. Nie pan ja. Serce moje, nie masz taki. Absolutnie nie słuchaj. On ci źle doradza. Ja zobaczony się. Kiedy
może zrobimy mu zdjęcie? Wstawimy na Facebooka, może ktoś będzie miał niezły ubaw. Sławny będzie. Narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. Chcemy wraz z Tobą
oddany Ci całkowicie, świętym Janem Pawłem II, stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, patronie krucjaty wyzwolenia człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen. Problem alkoholu to nie jest problem pijącego. To jest problem nas wszystkich. Tak nam dopomóż, Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Jak na początku tej modlitwy, niepokalana Matko Kościoła, wpatrując się w Ciebie. I
wpatrując się w nią, możemy ratować innych ludzi, tak jak tutaj to wyglądało. I to nie jest dzieło tylko dla ludzi, którzy są w tej wspólnocie, takiej czy innej, to jest dla każdego, komu w sercu zostanie taka dana łaska, że zechce, zapragnie spróbować, ofiarować taki post, żeby uratować jakiegoś człowieka. I to już nie własnymi siłami robimy, ale robimy to przez to, że oddajemy tę osobę Maryi, przez takie drobne coś, że odmówimy sobie alkoholu przez rok, może przez dwa, a może przez całe życie. Także zachęcamy Was też w parafiach siedleckich. Jest taka możliwość, żeby podpisać krucjatę, albo żeby podpisać abstynencję na post, jako też taki dar serca. Nawet jeśli ktoś nie pije, to jednak wejście do krucjaty to jest powierzenie się sile wyższej, że nie robię tylko z własnej dyscypliny, z własnej woli, ale oddaję swoją wolność Maryi, żeby ona mogła uratować kogoś. Dlatego ta modlitwa została tu przeczytana, że to jest coś wyjątkowego, ale naprawdę trzeba zapragnąć, to nie wszyscy mogą to zrobić, nikt nikogo do tego nie zmusza, ale jeżeli się o tym wie i słyszy się czasem z roku na rok, to człowiek tak kruszeje i może czasem pragnie coś ofiarować drugiemu człowiekowi, a zapewniamy Was, i myślę, że każdy, kto jest w krucjacie, może powiedzieć, że wyzwalany jest sam, ze swoich nałogów, małych, dużych, brzydkich, złych przyzwyczajeń, które czasem dręczą w małżeństwie, bo Pan Bóg wynagradza nam za to, że ponosimy jakieś, naprawdę myślę, czasem drobne ofiary, bo wiemy, że bardzo dużo osób nie pije, ale nie jest w krucjacie. Także zachęcamy Was do tego, żebyście mieli czasem taki gest powierzenia się Maryi w tym swoim niepiciu, nawet w czasie postu. W tym roku jest 40. rocznica założenia krucjaty wyzwolenia człowieka przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który jest założycielem Ruchu Światło Życie. I to jest taka piękna, okrągła rocznica. I widzimy, jak dużo dobra się dzieje też przez to, że w tym roku jakby najwięcej mówimy o tym dziele, że sporo osób naprawdę w parafiach, w kościołach podpisują takie ofiary, takie krucjaty, modlą się tą modlitwą i mają w sercu kogoś, to nie musi być nawet ktoś z rodziny, to jest, może być przyjaciel, sąsiad, ktoś z pracy. I to, czy coś się zmieni w życiu tego człowieka, my tego nie wiemy. To nie naszą silną wolą. Ale to jest takie wyciągnięcie ręki w stosunku do drugiego i to nas samych przemienia.